Wiem, co naprawdę dzieje się za zamkniętymi drzwiami. Wiele z nas jest torturowanych i nie mamy wiele do powiedzenia. Przemysł pornograficzny rani wszystkich ludzi. Miałam 17 lat, gdy moi rodzice stwierdzili, że mam być samodzielna. Powiedzieli, że mam iść na swoje i życzyli powodzenia. A ja myślałam, o tak, tak długo walczyłam o moją wolność. Nie posiadałam żadnych życiowych umiejętności. Nie wiedziałam, jak utrzymać pracę, nie miałam samochodu. Nie miałam żadnych emocjonalnych umiejętności, poza chęcią przetrwania. Miałam przyjaciółkę, która powiedziała mi, że tańczy jakieś egzotyczne tańce i że powinnam robić to razem z nią. Miałam tylko 17 lat, gdy mi to zaproponowała. Zapamiętałam nazwę tego klubu ze striptizem, o którym ona wspomniała. Chwaliła tę pracę i nauczyła mnie wszystkiego, jak mam chodzić, tańczyć. Mogłam imprezować, jak chciałam. Zobaczyłam te dziewczyny, nie są inne ode mnie. I tak od dzieciństwa byłam odizolowywana od społeczeństwa, więc to nic nowego. Przyzwyczaiłam się. Facet, który manipulował mną przez większość mojego życia, polecił mnie agentce filmów porno. Ona powiedziała mi, jak jestem piękna i jak dobrze mi pójdzie. Obiecała, że mogę to zrobić na moich warunkach. Stwierdziłam, że mi to pasuje. Mogę raz spróbować. Już za pierwszym razem wywarli na mnie presję, abym robiła rzeczy, co do których nie byłam przekonana, że chcę je robić. Kiedy już raz te drzwi zostały otwarte, było już tylko gorzej. Rzeczy, które wcześniej były niemożliwe, teraz stały się możliwe, więc musiałam przekonać samą siebie, że to ja to wybrałam, że to jest w porządku, bo zarabiam pieniądze. Chciałam tylko po prostu, żeby dali mi pieniądze, żeby mogła zapomnieć, co się stało. Niedługo po tym, jak zaczęłam występować w tych filmach, reżyser zabrał mnie do tylnych pomieszczeń w swoim domu, bo u niego kręciliśmy film. I to był moment, który zmienił mnie w prostytutkę. To była jedna z tych sytuacji, w której czułam się jakoś przymuszona i zmanipulowana. Wierzyłam we wszystko, co oni mówili. Chciałam, żeby mnie lubili. Byłam przecież sama w Los Angeles. I wiedziałam, że muszę zrobić to, czego oni chcą ode mnie, bo inaczej by mnie odrzucili, a ja potrzebowałam jakiejkolwiek pracy. Nie chciałam tego robić, ale zmuszałam się do tego. Mój chłopak zerwał ze mną. Cięłam sobie nadgarstki. Jedyna osoba, do której mogłam pójść, to był początkujący raper, który powiedział, że ma dodatkowy pokój w swoim apartamencie. Facet, który pozwolił mi żyć ze sobą, przyszedł do pokoju z przyjaciółmi. A oni rozpoczęli proces przełamywania, jaki wykonują zawsze handlarze, kiedy chcą zdobyć dziewczynę. Mieć kontrolę nad nią i nad jej umysłem. Ja byłam idealną ofiarą dla nich, więc zaczęli krzyczeć na mnie, a ja tylko płakałam. W końcu zostawili mnie na moment, wyszli z pokoju, ale wiedziałam, że to niebezpieczne i że muszę się stamtąd wydostać, najszybciej jak to tylko możliwe. To było naprawdę przerażające. To był dla mnie mroczny czas. Chciałam po prostu, aby to się już skończyło. Odkryłam, że jestem w ciąży i to było dla mnie to. Wiedząc, że rośnie we mnie niewinne życie, zrobiłabym wszystko, co w mojej mocy, aby dać jej dobre życie i nie ciągnąć jej w to piekło, w którym tak długo trwałam. Skupiłam się na odkrywaniu, co oznacza być dobrą mamą, aby dać jej dobre życie, pomimo tego, że przyjaciele sugerowali mi aborcję, po czym odłożyłam słuchawkę i już nigdy więcej z nimi nie rozmawiałam.
Więc zebrałam wszystkie moje zasoby, umówiłam się w klinice dla kobiet w ciąży. Zaczęłam chodzić na codzienne spacery i po prostu chodziłam w kółko modląc się. Boże, proszę, przemień mnie w kobietę, którą chcesz, abym była. Proszę, uzdrów mnie. I wierzę, że to właśnie się stało. Wyruszyłam w tę podróż, aby nauczyć się, jak być dobrą mamą. Ona była idealna. Była po prostu małym dzieckiem. Wciąż jest. Najmniejsza dziewczynka w klasie. Gdzie jest mój telefon? Musimy poćwiczyć literowanie. Sukienka. Izzy będzie nosić tylko sukienkę. Sukienka. S-U-K-I-E. Bardzo dobrze. To, jak ona mówi i w jaki sposób mnie kocha, nie mieści się w głowie. Nie wiem, czy wszystkie dzieci są takie. Każdego ranka bierze moją twarz w swoje ręce i mówi: popatrz na mnie, pozwól mi zobaczyć twoją piękną twarz, kocham cię. Najwspanialsza mamo, jedyna mamusiu, kocham cię tak bardzo, kocham moją rodzinę. Chciałabyś przejść dookoła i popatrzeć na światła Izzy? Gdy byłam sama z nią tej nocy w szpitalu, spojrzała na mnie tymi swoimi pięknymi, dziecięcymi oczkami i widać było, że wie o tym, że jestem jej mamą. Spojrzała tak na mnie i zrodziła się między nami ta więź. To było tak piękne. Wynagrodzenie za wszystko, co do tej pory zrobiłam, za cały ten trud przemiany życia. Było warto to wszystko zostawić. Wiele moich starych potrzeb umarło. Przemysł pornograficzny rani wszystkich ludzi. Nie tylko aktorów i aktorki, ale również ludzi, którzy to oglądają. To również powoduje rozpad małżeństw, bo mężczyzna myśli, że jego żona powinna być taka jak te kobiety. Dlatego rani to wszystkich, którzy to oglądają. Jeśli chodzi o ludzi, którzy grają na ekranie, długoterminowe konsekwencje są bardzo destrukcyjne. Społeczne, emocjonalne, fizyczne, zdrowotne. Stawanie się później normalnym członkiem społeczeństwa jest naprawdę trudne. Gdybym nigdy nie zaszła w ciążę, pewnie byłabym już martwa. Naprawdę wierzę, że ona jest wyjątkowym dzieckiem. I wierzę, że została dana specjalnie mi. Mam nadzieję, że pójdzie dobrą drogą. Miałam więc wiele powodów, dla których mogłam wątpić w to, że będę dobrą mamą. Ale miałam w sobie wiele pokoju i takiej pewności. Kiedy zobaczyłam test ciążowy, wiedziałam, że to jest moje przeznaczenie. To była długa droga do samoakceptacji i myślę, że to jest największy dar, który tak naprawdę dostrzegam dopiero teraz. Wciąż uczę ją tego, czego ja musiałam się nauczyć i jeszcze się uczę. To sprawia, że to wszystko jest bardzo prawdziwe, bo skoro ona jest tak cenna, to i ja taka jestem.